Siemaneczko, z tej strony Was, ja wraz z Frostem będziemy wykonywać zadania tygodnia 5. Rozpoczynamy od zadania wyląduj na szynie do grindu po skoku z busa. Jak widzimy tutaj, udajemy się w kierunku bezpłatnego brzegu. Zostały dodane szyny, albo one po prostu już tam były. Nie jestem pewien. No, opcje są dwie. Opcje są dwie, dawno tam nie byłem. No wczoraj. Były na poprzednim odcinku Czkiera. O, jak to pasuje. Teraz pytanie za 100 punktów, czy uda mi się wylądować. Dobra, te szyny są wszędzie. Uwaga. Tylko nie na drzewie. Ostatnio wylądowałem na dronie, zniszczyłem go i się nie zabiłem. Jest! Wylądowi na szynie. Zadanie zaliczone. Jeszcze się rozpędzę, bo ktoś tam do mnie strzela. I kolejna szyna. No i co, przechodzimy do zadania numer 2. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WaziGaming na naszym Discordzie Wazilandia. Zadanie numer 2 jest mega banalne, polega na zebraniu przedmiotu lub broni ślizgając się. Tak więc standard. Tutaj mam jakąś broń. Ślizg, zbieram. I kończ cele dnia. What? O, jest, zaliczone. Po prostu zadanie zaliczone w 3 sekundy. Myślałem, że mi tych zadań nie będzie zaliczać, bo mam epicki zbierak. Jak ostatnio to było spakowane, nic nie zaliczało w epickim zbieraku. Serio? Tak. No, pierdziemy. No, brawo, epic. No to co, lecimy do zadania numer 3. Zadaniem numer 3 jest zranienie przeciwników z różnych typów strzelb. Jak widzicie, masz już 2 na 3. Jakie masz typy strzelby? Nie mam żadnych na razie, bo to zrobiłem w jakiejś poprzedniej grze, ale chodzi o to, że też jakieś zadanie chyba próby było, które polegało na zadaniu obrażeń przeciwników z 3 różnych broni. To mi się samo wykonało. Tak się broniłem. Nie wiem, jaka trzecia pompka. No jak to nie wiesz? Zaraz ci znajdę wszystkie 3. Znaczy mam 2. Combat, Catcha i Devastator. Mam Devastator. Dobra. Gdzie? Mam automatyczną. Czyli wojskową. Catchy ci brakuje. No. Muszę z niej damage zabrać, to jedna kwestia. Dobra, jakiś perk. A tutaj są broni. O, recykling strzelba, akurat idealnie brakuje nam tej, z tego perka. I? Mam. Już mamy wszystkie 3, tylko problem jest z tym, że nie wiem, wszystkie z której... Nie, nie mamy, pokaż jaką ty masz. Nie wiem, z której zadałem. Weź ją wywal. Czekaj. Ty masz... Ej, ty masz tą samą. I tą mam. To, no to tą mam. A tu nie masz tej, taktycznej nie masz. No tak. Czekaj, a masz tą jeszcze. Taktycznej. Trzymaj, mam dwie takie. Dzięki. To znaczy kombata, no zwykły kombat potrzebujemy. To nie jest taki kuzio proste w tych czasach. Co ty gadasz? Dobra, szukamy kombata. Gdzie jest kombat? Nie ma kombata w ogóle. Jak wam się podoba skin Czekera? Dajcie znać w komentarzu. Mi się podoba, bo na trybie wytrzymałościowym wygląda jak to byłby ultra. No co?
Nie, no ale chyba jest to jeden z najlepszych skinów anime, które dodali. Mam strzelbę ładowaną. Strzelbę ładowaną masz? No. Aha, bo ty wziąłeś z perka. No. Oj, skubańc, a ja nie wiem, czy zalicza tą strzelbę. Zobaczymy. Ile szuka przeciwników? Bo to teoretycznie jest strzelba... tylko i wyłącznie z perków. Chociaż no tak, no ale dalej. Niby jest trzecie. Dokładnie. Chociaż jak tam było, tak. Zadaj obrażenia z broni lepszej niż epicka i robiliśmy chyba na egzotycznym i nie zaliczało, bo to już była za dobra broń. Dokładnie. Dobra. O, jest, mam! Mam kombata. Dobra, to mamy cztery przeróżne strzelby. W ogóle będę miał tutaj jak dylemat, bo będę musiał z każdej strzelić i sprawdzić. Zalicza. Na której nie miałem. Zalicza? Czy jak tak. Słyszycie, Frosty zaliczył również obrażenie na strzelbie ładowanej. Jeszcze tutaj jest paru, tutaj mam dwóch. Oh my god, to mi zaznaczasz jakimiś specjalnymi tymi. Dobra, biorę motor. I jadę. W to miejsce. O! Tutaj masz. Dzień dobry. No i testujemy te strzelby. Pierwsza. Druga. Oj, sorry, że cię zlikwidowałem. Jeszcze nie zdążyłem z trzeciej wystrzelić. Ha, dobra. Czyli nie miałem z dewastatora. Zadanie zaliczone. Trzymaj. Jeszcze z tego. Ładujący. Finta masz? No. Lol. Bo miałem to i to wypadło mi. No tak, no bo to jest w tym podwójnym perku. Otrzymujesz losową zdobyczną broń egzotyczną. Wow. Dobra, i co? Lecimy z kolejnym zadaniem. Kolejnym zadaniem, czwartym, jest pokonanie dystansu zrywem klingi kinetycznej. To jest broń Jaggera z tytanów. Dawaj do mnie, ja tutaj spróbuję ją znaleźć. Klinga kinetyczna? Tak, to jest... nie wiem, jak ci to opisać. Po prostu działa jak... łapka Spidermana, ale umożliwia ci jeszcze atak. Bo lewym się przyciągasz, a prawym atakujesz. Ale klinga kinetyczna to jest ten miecz, który jest giercą. A, w sumie. Ty rzeczywiście. To ja sfejlowałem. To chwila. A, bo tamto jest włócznią piorunów. Dobra, to jest ta klinga. Wiesz, że zmienili jej kolor? Ona jest teraz niebieska i ma dwa staki tylko. No, nie, trzy ma. Jak trzy? Ja mam ten... klingę z trzema stakami. Co, mam jakiegoś baga? Moja jest niebieska. Ty masz fioletową? No. No patrz. No, a ja mam... tak, odsunę się. Żebyś nie zarąbał. Fioletowa. LOL! No widzisz? What? Co tam jest? Myślałem, że jest nerfili, bo ostatnimi czasy to ja tylko widzę cały czas te niebieskie. Ja po prostu mam szczęście. Tylko w hazardy niestety, a to inna kwestia. Szczęście w Fortnite. Wolałbym inne, no ale... pokonaj... A to co jest pokonaj dystans! Tak, jestem zarąbisty. Nie wiem czemu mi się zawsze myli to z... jak to się mówi? Z obrażeniami. Zadaj obrażenia. Nie. Mam najpierw jeszcze pomysł. Najpierw to się powietrze wywalać. No ja właśnie chcę zrobić coś takiego, że... polecę na szczyt budynku.
i tam spróbuję się zbić z samego szczytu w dół i zobaczymy, czy zaliczy mi więcej. O, już ktoś tutaj kampi na górze. To nie jest takiego pomysłu. Zdarzyło się nawet powiedzieć coś ciekawego. Ha, 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 ha. Nie oglądałeś ostatniego odcinka, jak Butchem zrobiłem 50 zniszczeń. Kim? Włócznią gromów, piorunów. A. No to żeś się wybił. A ile są na sąsiednie? 89. Tylko niestety zalicza wybicia do góry. Tak więc to, że się wybijemy. A mi zaliczyło jakiegoś... 500. Po skoku? No. No nie wiem, ale ty wleciałeś do tunelu tego aerodynamicznego? Ningo? Nie, bo to automatycznie gdzie przerywa. Nie wiem, może tak jest na nie. A czekaj, mogę zobaczyć, czy na fioletowej mogę używać dwóch? Możesz tak używać nawet. Czekaj, czy wrócę. No nie, no wcześniej mogłeś jedną pingę nosić. A, mogę nie tylko. No, masz. Nie mogę podnieść. Weź sobie jak chcesz tą. Dlatego dokładnie potrzebowałem. Czy można mieć tylko i wyłącznie jedną pingę w dalszym ciągu? A gdzie jest boss w postaci Tama? Słówka. Próbuję tutaj. O, masz bossa. Chciałeś i masz. A nie chodzi tego bossa z włócznią piorunów. No to nie mam bossa, to po prostu ta włócznia piorunów leży. Ona ma 8 uderzeń. I najlepiej jest po prostu wybudować taką rampę z 50 kafelków i ją rozwalić. A, czyli to jest rataria, czy ją spotkamy? Cudownie. Teoretycznie najlepszym sposobem jeszcze na dostanie jej jest przeszukiwanie też skrzynek. Najlepiej po prostu przejmować punkty i skanować lokalizację. Okej, okay, czyli rataria. Okay. No, można tak powiedzieć. W pewnym stopniu. W tym najgorszym stopniu niestety. Wolę, gdy jest jakieś ciężkie bozdy, by się już zabawa w to, że muszę... Z szukaniem przedmiotów, których nigdy nie ma, jak są potrzebne. Tak. Jak skończymy misję, to nagle będą leżeć wszędzie. Dosłownie. Tak, a to jest fakt. No i ostatni tutaj hit. Ja w ogóle myślałem, że wszystkie są mają sobie z tymi nowymi rzeczami, a tutaj jednak nope. Wyobraź sobie, że mam 499 na 500. Dobra, jest 500. No i lecimy z następnym zadaniem. W tym zadaniu będziemy musieli zadać przeciwnikom obrażenia następującymi po sobie strzałami z włóczni piorunów. Jak widzicie, wylądowałem w rynku kowadła. To jest miejscówka Erntjagera. Mam tą włócznię, jeszcze zeskanuję sobie punkt. Być może będzie jeszcze jedna włócznia. No i dobra, zadałem dwa razy obrażenia. Gość jest zlikwidowany. Czyżby kolejne zadanie było zbugowane? Nie wierzę w to. Dobra. No i co? I dwa razy jest zlikwidowany przeciwnik. No, z tego co widzę, to niestety chyba
zadanie spagowane. Dobra, to przechodzimy do kolejnego. Nieszczęsne zadanie przeciwnikom obrażeń następującymi po sobie strzałami z włóczni piorunów. Jak widzieliście, ja to wykonałem ze 3 razy i niestety no nie zaliczyło mi w ogóle tego zadania. Działa? No na NPC-cie zaliczyłem. Jak na NPC-cie zaliczyłeś? No to bardzo, trzeba go trafić pierwszym i drugim. Dwoma atakami. Tak, żyjącego. No dobra. Czekaj, odsunę się od niego, żeby się przestał agrować. Mam 2 strzały. Czekaj, ja mam 8, dam ci. Co, na zwykłym NPC-cie to wytestowałeś? No, tak myślałem sobie z tyłu. Chodź tutaj, rzucę ci. Masz to i masz to, żebyś się podjechał. A co, ty na tym podskoczyłeś i go zaatakowałeś, czy jak? Nie, po prostu przycelowałem, żeby z niego trafić pierwszym uderzeniem i drugim. Musisz tak, by z niego trafić pierwszym. Ale tym MMP używałeś, czy nie? Nie używałem. I wybrałeś sobie pojedynek z NPC-tem, czy po prostu NPC? Nie, po prostu poszedłem i z niego zaatakowałem. Lol. Dobra, sprawdźmy to. Czekaj, on jest tutaj, no. Nie trafiłeś. No widzę. Dobra, mam jeszcze drugą tą. O mój Boże, ja go teraz nie trafię, jak on tak będzie się przemieszczać. Dobra, spróbuję na kimś innym, na byle czym. Tutaj to jeszcze w tej strefie padnę. Dobra, ja stąd spadam. No, ale taktyka ciekawa, żeby zaatakować NPC-a. Tylko dziwne, że ona kraczek nie zalicza zwykły. Ta gra jest specyficzna. NPC to nie jest przeciwnik. Weź sobie dziką kartę zaatakuj. Dobra. Teraz się okaże, że na dzikiej karcie nie zalicza. Hehe. Tylko przycelaj sobie prawym, żebyś trafił. Pamiętaj, że musi trochę niżej przycelować, bo ty podskakujesz przy tym. Tutaj go masz. Wyteruj mu w nogi. To wtedy trafi mniej więcej w głowę. Dobra. Oh my goodness. Ani jednego nie trafiłeś. Wiesz, że zaliczyło mi? Tak? Tak, zaliczyło. A czy to na NPC tak zaliczę po prostu? To zadanie jest mega zbugowane. Zaliczyło mi jednym strzałem, bo trafiłem 3. Tak więc chyba najprostszym sposobem jest po prostu bicie dzikiej karty, to macie jednym uderzeniem całą trójeczkę. Mam nadzieję, że zadania tygodniowe wam się podobały, łącznie z tą solucją. Dzięki Frostiemu, podziękowania do niego. Jeśli film wam się podobał, nie zapomnijcie go zalajkować, subskrybować kanał, zasubskrybować kanał wraz z dzwonem, jeśli jeszcze tego nie robicie. Napisać w komentarzu, jak wam się te zadania podobały, co o nich myślicie. Oraz jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to zachęcam do skorzystania z opcji wsparcia kanału poprzez kod Quasi Gaming całkowicie bezpłatnie, albo po prostu opcją wsparcia YouTube'a. No i widzimy się w następnych zadaniach. A jeszcze, jeśli jeszcze byście chcieli dołączyć do naszego społeczności, to zapraszam również na naszego Discorda Quasilandia. Link znajduje się do niego na stronie głównej mojego YouTube'a.
Ja wam nie zabieram więcej czasu. Życzę miłego dnia czy tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Okaże. Bardzo dziwne, ale jak nie masz. Po wykonaniu zadania zadaj obrażenia przeciwnikom w ciągu 60 sekund od wylądowania z busa bojowego. Otrzymaliśmy zadanie zadaj obrażenia graczom z pistoletów z odległości najwyżej 10 metrów. Czy to jest idealnie zadanie pod sprzęt do EMP? To było na pewno 10 metrów. Czy nam zalicza to zadanie? A, z pistoletów. Dobra, brawo ja. No ale spoko, akurat wypadł z przeciwnika pistolet. W ogóle Frost, nie wiem czy widziałeś, tak wygląda ten sprzęt do MP. O, jest skrzynka! Tam na końcu, taka szeroka, pozioma. To jest ta skrzynka Jaggera. I tutaj masz wieżyczce też u góry. Prosty, chodź tutaj, bo masz do przeszukania. Zaznaczę ci to. Tu masz u góry. On mnie nie słyszy. On się wymutował. Tego musisz użyć. Dobra, ja szukam dalej przeciwników. Oj, tu jest następna skrzyneczka. Wykorzystam sobie tablicę. No, niestety się zmutował i nie mam jak mu podpowiedzieć. Dobra, gdzie ten mój przeciwnik? O! Jest dwójka. 200 obrażeń z pistoletu. Mam 10 naboi. Po prostu rewelacja. Dobra, jeden leży na ziemi. Może mnie nie zauważą.
Następny. Dobra, jest lekka amunicja. No i zadanie wykonane. Przechodzimy do trzeciego etapu. W trzecim etapie musimy zadać obrażenia przeciwnikom z wysokości co najmniej 3 pięter. O, już mnie kolapsują. O, koledzy, no bez jaj, bez takich tutaj. Nie wiem, co się dzieje, ale nie da co mi spokojnie wejść na górę. O, więcej ich nie było. Obrażeń. No, Frosty, wszystkich mi pozabijałeś. Dobra, lecę do innej miejscówki. Na bastionie będzie tablica jeszcze. Gdzie oni są? No powiedzcie mi, że to nie były obrażenia z wysokości co najmniej 3 pięter. Kolejny się jeszcze tutaj gdzieś na dole kryje. No ale zadanie jest zaliczone. Lecimy z etapem czwartym. Etap czwarty polega na trafieniu przeciwników w głowę z odległości co najmniej 30 metrów. Więc robi się coraz lepiej. Czy kurczaka nam zaliczy? No dzięki. Nie wiem, czy mi zaliczy to zadanie, bo zdaje mi się, że jest spagowany. Tutaj tak bardziej w stronę środka mapy. Niby pozostało jeszcze... Czy to był cross? Czy to był cross? To jest cross, one wróciły. Nie wiedziałem, że one jeszcze istnieją.
Jak ucieka, co się dzieje? Traf przeciw głowę. O, brawo ja. Sobie tak nawalam. Po prostu. Dobra, ten trafiony. O, i oczywiście za nami musiał się jakiś pojawić. Dobra. Headshot. Nazirandia, zrobiłeś już questa, czy nie? Z trafieniem włóczni? Nie zaliczę go w ogóle, mówiłem. A to danie do nasilka, to spróbuję. O, sorry. O, walił. Nie zaliczę, ja na dwóch gościach powalonych robiłem i 0 na 0. A zostały mi dwa strzały niestety. No to czekaj, powalę ci go. A nie, nie trafiłem nic. No nie zaliczę. Dwóch zlikwidowałem i nic, niestety. Ale też widziałem, że widzowie pisali na Discordzie, że nie zaliczę im zadania. Ale ty trafiłeś dwa razy w niego? Tak. Pierwszy za 10, drugi za 70. Jest taki wybuch. No, coś popsuli. A ty jakiego koloru masz zbierak? Bo może to znowu jakiś bug zbieraka, czy co? Aha, jakiś barwa. Ja no ale to nie jest broń epicka. Nie powinno no, normalnie piska, działać. No. Dobra, 7 na 9 mam. Trafi mi w głowę. To tak w sumie nie wykonamy dzisiaj w takim razie znowu. No ale jednego zadania się nie wykonał. Chodź to Jariana. W sumie tak, to się wyprowadzi. Ja sobie na noc jeszcze sobie do pobrania Dying Light zostawię. Za darmo dawali. Pan mi zlikwidowałeś wcześniej. Co? Trzech graczy, jak pistoletem chciałem dobić. A to sorry. Nie mogę, tak mi jest ciężko trafić. Jestem na starym kompie i tutaj mam podkładkę po prostu z recyklingu i normalnie kursor mi skacze. No dobra. Dobra, jest 9 na 9. Sprawdźmy, o co chodzi w etapie 5. Przedostatnie zadanie polega na wykonaniu zlecenia w jednej grze. Widzicie 0 na 2. Pierwsze zlecenie wykonane, Frosty zlikwidował. Wykonać kolejne zlecenie. Najbliższe się znajduje w tym miejscu.
No i dobra. Drugie zlecenie zebrane. Gdzie jest ten przeciwnik? O, tu jest w ogóle dwóch. Jeszcze spróbuję coś wykonać tutaj. Oh my god. Jak nawalają. Dobra, trzeba tutaj zrobić troszeczkę porządek z nimi, bo przeginają. Dobra, i jeden leży. Nie tracą nawet chwili spokoju. Jeszcze mi wyskoczy i heada walnie. Bym się nie zdziwił. Aha, nie wiem, cały czas mi się przeładowywuje ta włócznia piorunów. Chciałem spróbować jeszcze. Ona zbugowana. Nie wiem, ten kolega mi ucieka. Którego miałem zlikwidować. Czy nie trafiłem? Brawo ja. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobają te nowe bronie. O, jak dla mnie to jest wszystko pobagowane. No i drugie zlecenie wykonane. Przechodzimy do ostatniego zadania. Ostatnie zadanie polega na zadaniu obrażeń przeciwnikom z góry. Jak widzicie, już mam tutaj 1700 obrażeń. Wystarczy wejść na jakiś budynek. Po prostu zadawać obrażenia z góry albo z rampy. Kolejny tutaj wieża, sobie wejdę na dach. Mogę wskoczyć na ten dach? O, bananek jeszcze. Co jest? Oni mi tutaj wszyscy podjeżdżają. Ja nie wiem, co mi to wścieknie. Co się tutaj dzieje? Dobra, 2000 obrażeń zadanych.
Jak widzicie, kolejny próg to jest 2000, później 3000, pewnie 4000, 5000. Tak więc nie ma sensu to pokazywanie krok po kroku, jak ja to robię. Sami sobie wykonacie. To by było na tyle z wszystkich zadań. Mam nadzieję, że uda wam się wykonać jeszcze to zadanie. Ani jednego tak wiesz. Wiesz, że zaliczyło mi? Tak? Tak, zaliczyło. A ty to na internetach zaliczasz po prostu? To zadanie jest mega zbugowane. Zaliczyło mi jednym strzałem, bo trafiłem trzech. Tak więc chyba najprostszym sposobem jest po prostu bicie dzikiej karty, to macie jednym uderzeniem całą trójeczkę. Mam nadzieję, że zadania tygodniowe wam się podobały, łącznie z tą solucją. Dzięki Frostiemu, podziękowania do niego. Jeśli film wam się podobał, nie zapomnijcie go zalajkować, subskrybować kanału, wraz z dzwonem, jeśli jeszcze tego nie robicie. Napisać w komentarzu, jak wam się te zadania podobały, co o nich myślicie. Oraz jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to zachęcam do skorzystania z opcji wsparcia kanału poprzez kod Wazi Gaming całkowicie bezpłatnie, albo po prostu opcją wsparcia YouTube'a. No i widzimy się w następnych zadaniach. A jeszcze, jeśli jeszcze byście chcieli dołączyć do naszego społeczności, to zapraszam również na naszego Discorda Wazilandia. Link znajduje się do niego na stronie głównej mojego YouTube'a. Ja wam nie zabieram więcej czasu, życzę miłego dnia czy tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazi Gaming w sklepie. Hey!